Panie trenerze, zacznę od nawiązania do meczu z Piastem. No, niestety, pomimo wielu stworzonych okazji, nie udało nam się sięgnąć po trzy punkty. No i ten cel, który gdzieś stawialiśmy sobie przed startem sezonu, no niestety nie udało się nam go zrealizować. No tak, to jest ten nasz problem, tak jak zawsze cały sezon. Stworzymy sobie ile szansy, ale nie je wykorzystać. Jak jest to mecz na Zagle, na Górniku, u siebie z Radomiakiem, też z Piastem. To nam brakowało, a te punkty nam brakuje, dlatego jest to tak, jak to jest. Przed nami mecz z Pogonią, jest to medalista, trudny rywal, ale no chcemy podnieść się na pewno, jeżeli chodzi o tą tabelę też rundy wiosennej, w której wiadomo, że zespół jest dość wysoko. Tak, no chodzi o zespół, chodzi o klub Termalika, chodzi o zawodniki. Każdy gra za siebie, trzyma się tam co najlepszy. Zrobić na boisku výkon, takže chodí o to, aby zavrali tak, jak mají zagrať a myslím, že válčí o to zdobyť 3 punkty a o klub. W meczu z Pogonią nie zagrała pauzujący za kartki Tomasz Poznar, wraca natomiast Dawid Kocyła. Czy mamy jeszcze jakieś inne problemy z kadrą, czy też ktoś wróci z kontuzjowanych zawodników? Tak, w tej kadrze jest trochę już lepiej, wróci się Polarus, wróci się Modelski, nie będzie Putincewa, takže někdo tam dochodí, někdo odchodí, ale ta kadra jest tak široká, že všetci můžou tam zagrať. Čeho nejbardziej pan trener očekuje od zespołu, jeżeli chodzi o ten ostatní meč? Tak co očekuju, hlavně musí grať tak, aby hrali tak jak ten ostatní meč. Chodí o to, že já vím, že je to ostatní meč, ale jdeme na věc a každý punkt dla nás je vážný, tak chceme hrát tak, aby zespol vyglądal dobře tým bojsku a zlobil co nejlepší výkon. Super, děkuji bardzo. Děkuji.